No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, CSGO Skins. Zaczynamy sobie od trzynki Agent na buście. No niestety 154 zł dla mojego oponenta, więc nie zaczynamy tutaj dobrze. No te kolejne jakiś drogi właśnie agent leci dla bota i samu. No tak, no klasycznie bot i samu tutaj musi, że tak powiem, pokazać swoją dominację nade mną. Generalnie oglądaj film do końca, tak? No bo będzie oczywiście hasło konkursowe. Jak chcesz oczywiście wygrać skina. Wysłałem wam albo wczoraj, albo przedwczoraj trochę skinów z ostatnich filmów, więc sprawdzajcie oferty, tam widziałem, że większość osób zaakceptowało, więc gitara, siema. No i oczywiście, jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście z hasłem, dołącz na Discorda, no i oczywiście użyj kodu Croxy na CSGO Skinsie. Jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku, zapisujesz, klikniesz magiczny kluzik i wpisz oczywiście tutaj choć Croxy, myślę, z Vikes, który daje ci skrzynkę na start za free. O taką skrzynkę za free możesz sobie otworzyć. I oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, więc też warto sobie użyć, no bo wpłaca stówkę, dostajesz dyszkę za free, tak? No i oczywiście osoby, które wpłacają z kodem Croxy, mogą wziąć udział w konkursie na kosę pięknego Huntsmana. Jak to był? Nie ultrafiolet, tylko rękodzieło. O wartości 1000 zł. Więc jak chcesz wziąć udział, no to wejść nagranie na Discorda, jak wpłacasz oczywiście z kodem Croxy. No i każde wpłacone oczywiście 2 zł, to jeden bonus respektu. Im więcej ich zbierzesz, tym większa szansa na wygranie. No i oczywiście każda osoba biorąca udział dostaje nagrodę gwarantowaną w postaci rangi na Discordzie. 420 zł kosztuje nas 10 takich skrzynek, 50 na 50. Kurczę, to są generalnie skrzynki z fajnym potencjałem, tylko no gdyby tutaj można było, no panie CSGO Skins, sprawdzić może większą ilość jakichś właśnie tych skrzynek. 50 na 50 dragon. Nie no, taka skrzynka kosztowała teraz 15 tysięcy. Ale nie wiem, no jakieś 50 na 50 kosa może. Może jakieś 10% kosa czy coś takiego. Ja bym chciał zobaczyć takie skrzynki. Napisz w komentarzu, czy ty też byś chciał zobaczyć takie skrzynki. Bo no wydaje mi się, że naprawdę ma potencjał. Zobaczmy dalej. Ale niech to będzie może hasło kupsa. Napisz w komentarzu, jaką skrzynkę 50-50 byś zobaczył, z jakim skinem. Ja osobiście kurczę, no może Ikarus jakiś. Nie, dla mnie Karst to jest taki skin, no top of the top, naprawdę, no mam na niego słabość. A chyba nie widziałem w ogóle w żadnej skrzynce na CSGO skinie, żebym mógł dostać Ikarusa, więc no nie wiem, może ja o czymś nie wiem i w jakiej skrzynce faktycznie ten Ikarus się znajduje. No ale tutaj póki co, no szczerze, no jest lipa, jest mocna lipa, jeżeli teraz nie dostaniemy nic wartościowego, bitwę przegramy, no ale na szczęście wyszliśmy tutaj 80, no 90 zł na plus, więc nie ma co narzekać, w sumie jest na to, no bo mogło być lepiej, tak? Mamy tutaj 4% Crimson, no dawno tutaj się nie interesowałem tą skrzynką, więc zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Jest skrzynka oczywiście 4% na Classic Knife'a Crimson Web'a, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. Bardzo ładny nóż, generalnie kurczę, jak klasyki wychodziły, no to kurczę, jarałem się mocno. I chyba miałem, nie no, na pewno miałem parę takich noży, no ale pamiętam właśnie ze Slotera na pewno miałem i bardzo mi się ten nóż podobał. No Slotter, Crimson Web są takie podobne, nie? Takie bardzo podobne kolorystycznie noże, więc jak najbardziej fajnie by było go dostać. No, ale póki co, no niestety, no jak nie bot i samo, no to tutaj bot Alex pokazuje nade mną swoją dominację, no to na pewno nie jest moja reakcja w tym momencie na to, co się dzieje. Bardziej bym powiedział, że to jest moja reakcja. No i właśnie, no i nie dostajemy niestety tutaj nic. Więc myślę, że stworzenie jeszcze jednej takiej bitwy, no nikomu nie zaszkodzi, tak? Może akurat się uda odbić to, co straciliśmy. No ale takie myślenie też nie jest dobre do końca, nie? Więc pamiętaj, graj odpowiedzialnie, tak? Oczywiście nie jest powiedziane, że skrzynkę zawsze musi oddać. No bo jak możesz zobaczyć u mnie, no nawet tak na jednym odcinku trafią jakieś szafiry, jakieś rubi. No to ja potem następnego dnia albo za 2 dni zostaję bezdomny, więc no tak to jest, gra odpowiedzialny, tak? Jak oczywiście skrzynką sobie zakręcić. No i zobaczmy, no 2 jeszcze do końca. No lipa, lipa mocna. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj co nam na koniec zaoferuje, no nie zaoferuje nam nic. Dosłownie nic, stary, to jest naprawdę, no porażka. Porażka, ja sobie zjadę tutaj na tą skrzynkę. Może z tej CS-owej coś się uda zdobyć. Zobaczmy, no 68 zł. Tu jedno takie otwarcie. No mamy kałacha, 140. Oj. No tutaj ładnie profitem zarzuciło. No ale idąc na skrzynkę CS-ową. Stary.
Czego oczekujesz, otwierając skrzynkę CSO? Znaczy, może inaczej, no bo oczekujesz chyba cokolwiek innego niż jakiś, nie wiem, albo niebieski, albo fioletowy skin. No ale ja i następną skrzynkę, no, oczekuję jednak tutaj noża jakiegoś. A tego noża, no coś ostatnio wydropić nie mogę. To jest ostatnie otwarcie. Trzeba podejmować oczywiście dobre decyzje, odpowiedzialne decyzje. Dlatego wracam na battle i próbuję spróbować tak, żeby spróbować jakkolwiek wrócić do tego filmu. No nie wiem, może jakiś dzień na buście, w sztukach trzech, może tutaj beast jakiś, nie wiem, z dwie na farta, może slaughter. Niech będzie anarchia ulepszona. No ale to będzie wtedy, no właśnie, no dobra. Liczę po prostu, że uda mi się to wygrać. Zostawię normalny tryb, nie będę nic zmieniał i 114 zł nam zostaje tylko jak to przegramy. Więc no mam nadzieję, że uda się w końcu bitwę jakąś wygrać, tak? Zobacz, trzy skrzynki. Proszę, coś sympatycznego. Co? Przepraszam bardzo, co? Powiem tak, no jak zacząłem tego uspa, to mówię, znaczy nawet się nie rozwodziłem jakoś nad nim, nie? No po prostu jakiś niebieski USP. Ale przepraszam bardzo, co tu się stało? 328. No to ja chyba jednak patrz, ja chyba jednak preferuję takiego jednego kill confirmeda. Prawie połowę ceny. Tak, no ale zobaczmy, no jest ta przewaga teraz. Jeżeli tutaj by coś... Nie, no nie w tą stronę, stary, nie w tą stronę! Jeszcze jedna tutaj ta skrzynka. Aha, no nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dwie skrzynki na farta. Te skrzynki pozbawiły mnie tego farta.